Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne, ekspresowe mleczne pianki. Bardzo łatwy i szybki deser, dosłownie w kilka minut. I tylko z trzech produktów. Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebne będą wafle tortowe, galaretka, mleko skondensowane i cukier puder. Zaczynamy od przygotowania galaretki. Do naczynia wlewamy 3/4 szklanki wrzącej wody, wsypujemy 2 galaretki w proszku. Intensywnie mieszamy do rozpuszczenia żelatyny i odstawiamy do wystudzenia. W tym czasie przygotowujemy formę do pianek. Na dno formy kładziemy jeden duży wafel i jeśli jest taka potrzeba, trzeba go odpowiednio przyciąć. Gdy galaretka wystygnie, przygotowujemy piankę. Do wysokiego naczynia wlewamy schłodzone mleko skondensowane, dodajemy 1 lub 2 łyżki cukru pudru. Cukier oczywiście można pominąć lub ewentualnie zwiększyć jego ilość. Zimne mleko ubijamy mikserem do momentu, aż potroi swoją objętość. Mleko zagęszczone bardzo szybko się ubija. To trwa około 1 minuty. Następnie stopniowo wlewamy wystudzoną, ale jeszcze płynną galaretkę. I razem ubijamy do powstania jednolitej pianki. Pianka szybko gęstnieje. Dlatego gotową masę bardzo szybko wykładamy na przygotowany wcześniej wafel. Równomiernie rozprowadzamy. Wyrównujemy powierzchnię i przykrywamy drugim waflem. I oczywiście powinien być wcześniej odpowiednio przycięty. Wafel dociskamy do masy i deser wstawiamy na 3-4 godziny do lodówki. Gotowy deser ostrym nożem kroimy na kawałki. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!